Merhabalar, geldiniz. Jestem Gaba i witam Was na kolejnej lekcji języka tureckiego. Tym razem opowiem Wam o konstrukcjach dzierżawczych. To jest temat, który już się przewinął w odcinku o dopełniaczu. Teraz będziemy kontynuować ten temat. Konstrukcja dzierżawcza zwana inaczej izafetem, a po turecku isim lomosy, Ja się będę posługiwać terminem izafet bo no, konstrukcja dzierżawcza trochę długie i na namasy też trochę długie, <laughs> powiedzmy. A ja jestem w sumie przyzwyczajona z turkologii, bo izafet to jest pojęcie turkologiczne jest krótkie, więc będę się nim posługiwać. Mówimy tutaj o związkach, o złożeniach rzeczowników. Rzeczownik plus rzeczownik. Także takie wyrażenia jak na przykład Güzel kız albo kırmızı araba to nie są izafety, bo zarówno güzel, jak i krmzy to są typowe przymiotniki, a my mówimy wyłącznie o złożeniach rzeczownika z rzeczownikiem. Izafety generalnie są trzy. Ponumerowane są, jakby, powiedzmy, od najmniej skomplikowanego do najbardziej skomplikowanego, ale wszystkie tak czy inaczej są złożeniami dwóch rzeczowników. I zawet pierwszy to są dwa rzeczowniki bez żadnych sufiksów. Generalnie mamy taką kolejność, jak w przypadku złożenia przymiotnika i rzeczownika, czyli pierwszy określa drugi. O tym też już wspominałam. Słynne annemin kiedyś, czyli kot mojej mamy. Mamy kota i kot jest jaki? Taki, że jest mojej mamy. Najpierw mamy wyraz, który określa, a potem mamy wyraz, który jest określany. Więc w pierwszym izafecie pierwszy rzeczownik ten określający generalnie jest to materiał, jakiś rodzaj materiału bądź substancji, który to materiał i substancja z rzeczownika staje się przymiotnikiem. Przykładowo: tahta to jest deska, ev to jest dom, a jak stworzymy z tego izafet, tahta ev to będzie to oznaczało drewniany dom. Analogicznie Taś to jest kamień. Köpry to jest most. A jak złożymy to razem, taś köpry oznacza kamienny most. Inne przykłady. Dziambardak, szklanka. W języku polskim w wyrazie szklanka już jest zawarte to, z jakiego materiału jest wykonana, ale dosłownie to wyrażenie oznacza szklana szklanka. Dziambardak. Dziam to jest szkło. Bardak, szklanka, czyli. Szklana szklanka. Gümüś, yüzük. Srebrny pierścionek. Gümüś, srebro, yüzük. Pierścionek. Razem. kiat Mendil. kiat papier, Mendil, chusteczka. Po polsku, chusteczka higieniczna, po turecku, papierowa chusteczka. Toprak, Droga gruntowa, czy droga ziemna. Toprak, ziemia, jol, droga. Junciorab wełniana skarpeta, yun, wełna, ciorap, skarpeta. Poza tym najbardziej typowym złożeniem właśnie z materiałem bądź substancją, mamy jeszcze takie złożenia, na przykład określające płeć, czyli erkiek albo kyz, erkiek mężczyzna, kyz dziewczyna i na przykład z wyrazem dziecko, ciodziuk, tworzy to Dziewczynkę bądź chłopca. Tutaj erkek, ciociuk to będzie chłopiec. Na to jest również turecki wyraz ołan, ale erkek, ciociuk, kız çocuk", też można powiedzieć. Disi to jest samica, fil, słoń. Disi, fil, słonica. Taki izafet to również tytuły, takie jak doktor, profesor, albo różne tytuły wojskowe, doktorz. Curolu to jest po prostu nazwisko, tak jak Kowalski, czyli doktor Curolu, profesor na tej samej zasadzie by było. Baś oznaczający głowę jest bardzo popularny w znaczeniu główny, najważniejszy. Na przykład baś komutan to jest taki głównodowodzący. Baśbakan, może się spotkaliście w polityce, to jest premier, czyli główny minister. Bardzo częste są takie złożenia i one często są złożeniami pisanymi łącznie. Pierwszy zafet jest bardzo prosty, ale jednocześnie jest dość specyficzny, ze względu na to, że ten rzeczownik określający musi być dość specyficznym wyrazem jest to dość ograniczona liczba złożeń. I zafet drugi natomiast zwany beliertis is tam, czyli konstrukcja dzierżawcza nieokreślona. To również jest złożenie dwóch rzeczowników, przy czym pierwszy, tak jak w pierwszym izafecie, zazwyczaj nabiera takiego przymiotnikowego znaczenia, czyli znowu będzie rzeczownik, który nagle stanie się, nagle, no, stanie się przymiotnikiem, w tłumaczeniu znaczeniu będzie przymiotnikiem. Natomiast ten drugi rzeczownik określany, musi przyjąć sufiks posesywny trzeciej osoby. Zazwyczaj wyraża jakieś ogólne cechy. Jeżeli to nie jest pierwszy zafet, czyli jakiś materiał tytuł, substancja, i nie jest to sytuacja, kiedy ktoś lub coś należy konkretnie do kogoś czegoś, czyli dopełniaczu, to zazwyczaj jest to drugi zafet. Ten drugi statystycznie powiedziałabym, że jest najbardziej powszechnie używany, najpopularniejszy, bardzo wiele takich wyrażeń z życia codziennego to są właśnie. Drugiej zafety, więc warto znać, nie tylko uczyć się na pamięć całych takich wyrażeń. Ale warto wiedzieć, jak są skonstruowane, bo wtedy przy stosunkowo ograniczonym zasobie słownictwa, jaki posiadamy, ucząc się, zaczynając uczyć się tureckiego, możemy sami sobie takie złożenia tworzyć. I wytłumaczyć coś komuś, nawet jeżeli jeszcze nie znamy właściwego słówka, to możemy je stworzyć, a może się nawet okazać, że i poprawnie stworzycie takie wyrażenie, bo takie istnieje akurat, a sami je możecie stworzyć. Dlatego to jest jeden z powodów, dla których język turecki. Jeżeli chodzi o słownictwo, nie wymaga ogromnego zasobu słownictwa, bo bardzo wiele wyrażeń, zwrotów można tworzyć używając właśnie izafetów. Dziś, furcia, To jest szczoteczka do zębów, czyli w dosłownym tłumaczeniu szczoteczka zębowa. Dziś to jest ząb, furcia to jest szczotka, szczoteczka, szczoteczka zębowa. Buła siękte terziany. Bulasik to są generalnie brudne naczynia do zmywania. Bulasik może mieć też inne znaczenie, w sensie innych brudnych przedmiotów. Deterzian to jest detergent, po prostu. Więc detergent do brudnych naczyń, dosłownie. Türk dili, język turecki. Turk oznacza turka, to jest rzeczownik. Dil, język. Surt çantası, czyli plecak. To tak naprawdę sırt to są plecy. Ciąta, torba, czyli torba plecowa, torba na plecy, czyli po polsku plecak. Dziep telefonu, telefon komórkowy, a po turecku tak naprawdę kieszonkowy, bo dziep to jest kieszeń, telefon wiadomo, więc o ile po polsku to jest tłumaczenie z języka angielskiego, komórkowy, to Turcy wymyślili, że to jest telefon kieszonkowy. W bardzo wielu nazwach geograficznych, na tytułowej tronie tego odcinka mamy Türkiye Cumhuriyeti, czyli Republika Turecka i to już jest drugi zafet. Türkiye, Turcja, Cumhuriyet, Republika. To jest złożenie, które jest drugim zafetem. W nazwach geograficznych drugi zafet króluje Vangöly, czyli Jezioro Van, Ege Denizi, Morze Egejskie, Arda, Góra Ararat, góra Ararat góra, Krakow Erii, Miasto Kraków, uwaga, siechir, wyjątek, wypada "-i", przy dodawaniu sufiksu zaczynającego się od samogłoski, Istikla desy, Aleja Niepodległości, bardzo słynna ulica w Stambule. Większość nazw potraw to również jest drugi zafet. Oczywiście nie uczcie się przypadkiem tych podziałów, że cechy ogólne, że nazwy geograficzne, że nazwy potraw itd., tak Ponieważ to są tylko przykłady. Zastosowanie tego izafetu jest bardzo szerokie. I to są tylko przykładowe zastosowania tych izafetów. Takie, żeby je pogrupować w jakieś zbiory tematyczne. Natomiast jest ich cała masa, jest ich wiele i można je tworzyć. Jeżeli coś nie istniało, to zawsze można stworzyć drugi izafet na to. Tu się nie przywiązujcie do tych grup tematycznych przypadkiem. To są tylko przykłady. Adana kebab, czyli kebab... Adana. Po turecku kebab kończy się na p i udźwięcznia się przy dodawaniu samogłoskowego sufiksu. Tak naprawdę adański, adański nie wiem jaki jest przymiotnik od Adana. Adański byłby ten kebab? Merdzi mek Czyli zupa z soczewicy, dosłownie zupa soczewicowa. Türk kahvesi. Kawa po turecku, kawa turecka. Zeytin Oliwa z oliwek, dosłownie oliwa oliwkowa. Zejtin to jest oliwka, ja to jest tłuszcz generalnie. Zejtin ja, pisany łącznie. Oliwa z oliwek. Mejwę suju, sok owocowy. Su to jest woda, mejwę owoc, mejwę suju, sok owocowy. Ale są takie potrawy, które są pierwszymi zafetem. Takie jak bab, czyli szaszłyki z gara te, czyli takie pulpeciki z rila powiedzmy. Złożenia z pierwszym izafecie. Ale większość generalnie potraw to są zafety drugie. Nazwy własne instytucje to są wszystko, Izafety. Istanbul Üniversitesi, Uniwersytet Stambulski. Ameryka Birlesik Devletleri, czyli Stany Zjednoczone Ameryki. Po polsku po prostu używamy amerykańskiego skrótu USA. Birlesik Devletler to są Stany Zjednoczone, kogo czego Ameryki, ale amerykańskie właściwie, a nie należące do Ameryki, tylko one są amerykańskimi, tanami zjednoczonymi, dlatego to jest drugi zafet. Anneleğünü, czyli dzień matki, jakby matczyny właściwie. İş Bankası to jest jeden z banków tureckich, Bank Pracy. Przy datach, przy określeniach czasu, również drugi zafet. Haziran ayı, czyli miesiąc czerwiec, ay miesiąc. Pazar günü, dzień niedziela. Ikibin Jirmil, rok 2020. Ondurt maja ikibin Jirmitarihi, czyli data, Tarih to jest data, data 14 maja 2020. O tu wiek 35 lat. Ważną zasadą, o której trzeba wiedzieć w przypadku pierwszego i drugiego Izafetu, jest to, że tych członów, tych, że tych, członów, tych rzeczowników, Pierwszego i drugiego Izafetu. Nie możemy rozdzielić, to znaczy nie możemy, jeżeli chcemy określić, opisać za pomocą na przykład jakiegoś przymiotnika takie Izafety, to musimy postawić ten przymiotnik przed całym Izafetem, a nie przed, przed na przykład drugim członem. Nie możemy ich rozdzielić. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, że kamienny dom jest ładny, to przymiotnik nie będzie przed dom, tylko przed całym złożeniem kamienny dom. Czyli taş Ew. Albo jeżeli chcemy powiedzieć, że aleja niepodległości jest zatłoczona, czy po prostu zatłoczona aleja niepodległości, to zatłoczona musimy umieścić przed całą aleją niepodległości, a nie tylko przed aleją. Analogicznie, smaczna zupa z soczewicy to będzie. Kolejna rzecz, o której już wielokrotnie wspominałam, o tym, że w danym wyrazie, w danym rzeczowniku. Nie może pojawić się więcej niż jeden sufiks tego samego rodzaju. Więc w drugich izafetach nie możemy używać dwóch sufiksów posesywnych obok siebie. Musimy jeden zastąpić drugim. Dlatego jeżeli mamy izafet oznaczający szczoteczkę do zębów, a chcemy powiedzieć, że to jest moja szczoteczka do zębów, to to s na końcu, czyli sufiks posesywny trzeciej osoby w złożeniu diśwyr czasu. Musimy zastąpić sufiksem posesywnym pierwszej osoby, czyli mój, czyli moja szczoteczka. Dziś frciam. Nie fyrciasym, tylko dziś frciam, czyli moja szczoteczka do zębów. Analogicznie sy, twój plecak, to nie będzie surciantasyn, bo sy i n nie mogą stać jeden po drugim, nie mogą mieć dwa sufiksy posesywne obok siebie w jednym wyrazie, więc będzie surciantan. Twój plecak. Zastępujemy sufiks posesywny trzeciej osoby, sufiksem posesywnym drugiej osoby. Mejwe suju, czyli sok owocowy, ale jak chcemy powiedzieć, nasz sok owocowy, Mejwe sujumus. Zastępujemy. Są nieliczne, ale jednak wyjątki od tej zasady, ale nie wynikają one z tego, że to jest wyjątek, bo tak, tylko wyjątek wynika z tego, że Wyraz jest tak powszechnie używany i złożenie jest tak popularne w języku, że ludzie w którymś momencie zaczęli zapominać o tym, że to jest drugi zafet, że to jest złożenie i że te, to y na końcu, tutaj w przypadku ajak kaby, czyli buty, jest sufiksem posesywnym. Dosłownie ajak to jest stopa, a kap to jest pojemnik, więc ajak kaby to jest tak naprawdę pojemnik na stopę. Brzmi to na tyle abstrakcyjnie, jest ten wyraz na tyle stary, że Turcy zaczęli zapominać o tym, że to jest drugi zafet. Zaczęli traktować to jako jeden wyraz, jako po prostu taki zwykły rzeczownik i zaczęli do, do niego dodawać sufiksy, tak jakby to był zwykły rzeczownik, tak jakbyśmy dodawali sufiksy do wyrazu, dajmy na to, telefon. Więc zamiast mówić ajak kaplary, czyli liczbę mnogą buty, ajak kap i sufiks lare to teraz mówią a jak large, czyli large, po prostu liczba mnoga, do całego wyrazu, tak jakby to był zwykły rzeczownik. I zamiast powiedzieć jego buty a jak kaby, to mówią a jak s, tak jakby to y na końcu nie było sufiksem. Też się możecie z czymś takim spotkać i to się dzieje pewnie pomalutku dla innych wyrazów, ale to jest jeszcze rzadkość. Innym zjawiskiem, które ma miejsce, szczególnie w przypadku nazw potraw, ale to nie jest jeszcze nic oficjalnego w języku. To jest zjawisko, które podejrzewam jest jakby zapożyczone, podglądnięte z języków obcych typu angielski i podejrzewam, że w większej mierze występuje w miejscowościach turystycznych niż gdzieś indziej. To jest jakby usuwanie, unikanie sufiksu posesywnego trzeciej osoby w nazwach dań. Czyli robienie drugiego izafetu, pierwszego izafetu. Czyli na przykład zupa pomidorowa, domates ciorbasy, zaczyna przybierać formę domates ciorba. Tak jakby to był pierwszy izafet. Tak nazwa substancji, nazwa, nazwa materiału, no poniekąd tak. Ale po prostu tomato soup, podejrzewam, że ma tutaj niebagatelne znaczenie. I pa pewnie parę innych też się znajdzie. To nie weszło jeszcze do oficjalnego kanonu, że tak powiem, terackiej tureczyzny, ale możecie się z takim zjawiskiem spotkać. Na razie, poza tym, że to jest w języku mówionym, i tak jak mówię, raczej podejrzewam w miejscowościach turystycznych, to to nie jest poprawne. To nie jest poprawna forma. Są też takie złożenia z wyrazami, Obcego pochodzenia, które są już tak archaiczne i tak jakieś, tak weszły do języka, że też już się nie używa sufiksu trzeciej osoby, więc też już nie jest to drugi zafet. Hane, czyli dom, Tare i nie tureckie określenie na dom. Jest wiele złożeń z hane i one też już nie są drugim zafetem. Jest na przykład hapis hane, czyli więzienie, więzienie jako budynek. der sane. To są takie centra kształcenia, w których uczniowie dodatkowo poza szkołą przygotowują się do egzaminów, na przykład do matury tureckiej, egzaminów na studia. Ders to jest lekcja, hane to jest właśnie taki dom lekcyjny, tak by to można było przetłumaczyć. Ale jeżeli wyraz hane zastąpimy wyrazem tureckim ev, to to już będzie drugi zafet. Więc mamy Hane biblioteka, której złożeniem wyrazu kütüb, który oznacza książki, to jest arabska liczba mnoga od książki, bo kitab to też nie jest turecki wyraz, tylko arabski. I ten wyraz w języku arabskim ma nieregularną liczbę mnogą, jest właśnie kitüb. Więc kitab hane to jest biblioteka, czyli dom książek, ale księgarnia to również jest dom książek, ale kitab ewi, drugi zafet, posesywny na końcu po ev. Także takie ciekawostki. I mamy trzeci izafet, belirtily i simptomomomasse, o którym nie będę bardzo dużo mówić, ponieważ omówiłam go w zasadzie już w odcinku o dopełniaczu, do którego was odsyłam. Zresztą już wspomniałam o nim na samym początku tej lekcji. Tak samo, oczywiście, jest to złożenie dwóch rzeczowników, tu się nic nie zmienia. Raczej nie będę się bardzo koncentrować na zasadzie tworzenia, bo już ją opisałam ale na tym, czym się różni od pozostałych izafetów. Więc pierwszy ten określający rzeczownik ma sufiks dopełniacza, czyli to jest kogo, czego. Mamy, taty, brata, siostry, psa, fota, domu itd. Tak A drugi przyjmuje, tak samo jak z drugimi zafecie, sufiks posesywny trzeciej osoby. No i tutaj mamy słynny, słynnego już kota mojej mamy, czyli Annę Minkiewicz-sy. Będziemy bazować znowu na tym kocie, znów <noise> bardzo popularny w moich odcinkach. I tutaj ta różnica, którą mamy w stosunku do pierwszego i drugiego Izafetu, jest taka między innymi, że każdy człon tego Izafetu może mieć swoje określenia. O tam już też się pojawił czarny ogon kota w odcinku o dopełniaczu. Jeszcze raz sobie o tym powiemy. Więc możemy zarówno określać, opisywać mamę, jak i kota. Więc kiedy beiaskiedysy, czyli. Biały kot, bejas kiedy? Kogo czego? Mojej mamy, która jest brunetką. Esmer to jest brunet. Nie ma za bardzo przymiotnika po polsku na to, więc mojej mamy brunetki. Co więcej, możemy łączyć drugi trzeci zafet bez większego problemu, więc możemy powiedzieć esmeranem in bejas van kiedy Czyli biały kot van. Van to jest trasa kota, taki zwykle biały z kolorowymi oczami. Na pewno gdzieś już widzieliście takiego kota. Turecka rasa to jest z okolic właśnie jeziora Van, więc to jest biały kot Van. Moi mamy brunetki. Oczywiście Van Kedysi, to jest od razu drugi zafet. Drugiego i zafetu nie możemy rozdzielić, więc określenie biały musi się pojawić przed całym złożeniem Van Kedysi. A, a esmerannemin no to jest to już ten pierwszy człon, czyli kogo czego moi mamy brunetki. Jeżeli chodzi o porównanie tych i drugiego i trzeciego bo w języku polskim one teoretycznie mogą zostać przetłumaczone tak samo, bo ten drugi zafet, jak już widzieliście, szczoteczka do zębów, ten pierwszy człon wcale nie jest tłumacz jak przymiotnik, więc może to nie być dla nas takie jasne, że to jest drugi zafet. Gdybyśmy chcieli z polskiego, bo wiadomo, że na początku nauki zwykle tłumaczymy ze swojego języka na turecki, więc najpierw myślimy o czymś po polsku, a potem chcemy to powiedzieć po turecku. No i teraz którego Izafetu użyjemy? Więc jak sobie to zrozumieć? Mamy tutaj przykłady drugiego i trzeciego i zafetu, niby to samo, a jednak nie. Okul müdürü, dyrektor szkoły, i okulun müdürü, dyrektor szkoły. Tylko okul müdürü, czyli drugi zafet, to pierwsze określenie. To jest generalnie ogólna cecha, jakiego to jest müdyr, jaki dyrektor szkoły, czyli szkolny dyrektor, takie ogólne określenie. To jest rodzaj zawodu. Inny müdür, czyli inny dyrektor, niż na przykład fabrika müdürü, czyli dyrektor fabryki. Po prostu inny rodzaj dyrektora. Ale okulun müdürü to już jest dyrektor szkoły konkretnej, konkretnej pracówki szkolnej. I wtedy możemy już powiedzieć, jakiej szkoły, jaki dyrektor. Że na przykład to może być szkoła podstawowa. Chodzi o to, że to jest kogo, czego, szkoły, kto dyrektor. Ale dlaczego kogo, czego? Właśnie dlatego... Że to, jest, że to jest konkretna szkoła. Nie jest to cecha, tylko konkretna placówka. To analogicznie mamy Ciodziuki Taby, książka dla dzieci, i Ciodziunki Taby, książka dziecka. Ciodziuki Taby to jest książka dla dzieci dziecięca, taka generalnie w odróżnieniu od książki dla dorosłych albo od książki, która jest podręcznikiem do nauki. A ciodziun kitaby to jest książka konkretnego dziecka. Konkretna książka konkretnego dziecka. Należąca do kogoś po prostu. Dlatego ciodziun, ciodziuk, ciodziun, dopełniacz. Izafety można łączyć ze sobą, czasami w języku tureckim, w tureckiej gramatyce określa się to jako czwarty rodzaj izafetu, czwarty rodzaj tamlamy, zindzirleme, czyli po prostu łańcuchowy izafet, ale tak naprawdę to nie jest żaden inny, dodatkowy, specjalny izafet, tylko po prostu złożenie, wielokrotne złożenie tych, tych już istniejących izafetów pierwszego, drugiego, trzeciego. Więc to nie jest nic nowego, tylko po prostu połączenie wszystkich tych trzech, dwóch trzech, w zależności od tego, co, co mówimy. Więc może być na przykład kuzenimin, taś Ewi. Czyli kuzen to jest kuzyn, kuzenim to jest mój kuzyn, kuzenimin kogo czego? Mojego kuzyna, co? Taś F. Taś F, ale że kuzenimin, no to musi być suwiks posesywny po F. I to jest kamienny dom mojego kuzyna, więc tu mamy złożenie pierwszego i zafetu i trzeciego izafetu. Jakby częścią trzeciego zafetu staje się pierwszy izafet. Aj ciciej czyli olej słonecznikowy, to jest złożenie dwóch drugich izafetów. Bo aj ciciej to już jest drugi zafet, bo aj ciciej to jest słonecznik po turecku, ale po turecku to jest w zasadzie kwiatek, ciciek księżycowy, Księżycownik, można by coś takiego powiedzieć, a ja to jest tłuszcz, tak samo jak był Zeityn i ajciciei to już jest drugi zafet, a iciciej ja, to jest kolejny drugi zafet. I oczywiście możemy mieć tutaj wielokrotne trzeciej zafety, coś w stylu: że mama, brata, kuzynki, ciotki, kolegi, sąsiada, coś tam, coś tam. To jest na takiej zasadzie. Można tworzyć takie wielokrotne złożenia, szczególnie trzeciego i zafetu. Arkadaśiemin kuzynin siam, kiedy sińen, RĘGI SIACH. Czyli tutaj zaznaczyłam kolorami, który i zafet do którego i zafetu, żeby było wiadomo, gdzie który. Więc mamy Arkadaśiem, moja koleżanka, mój kolega. Arkadaśiemin KUZENI, To już jest trzeci zafet, czyli kuzyn mojej koleżanki. I teraz kogo czego? Kuzyna mojej koleżanki, czyli NIN. Co? Siam kiedisi. Siam kiedisi sam w sobie już jest drugim zafetem, czyli kot syjamski, tak jak van kiedisi, na tej samej zasadzie. Więc tu mamy i drugi, i trzeci zafet jednocześnie, bo mamy kogo, czego kuzyna kot syjamski. I teraz tego kota syjamskiego, siam kiedisi nien kujruu, czyli ogon tego syjamskiego kota kuzyna mojej koleżanki, i tego ogona co? kujruu nun, co? kolor. Ręgi, ręk, sk na końcu, to jest jeden z takich wyjątkowych wyrazów, który udźwięcznia się przy samogłoskowych sufiksach nie do jumusia g, tak jak na przykład ciciek albo ciodziuk, tylko do g, to jest stosunkowo rzadkie zjawisko, więc ręgi i co? Siach. No i oczywiście zazwyczaj takie złożenia, zdania tłumaczymy od końca, czyli jest czarny, co jest czarne? I kolor ogona kota syjamskiego, kuzyna mojej koleżanki, zaczynając od końca, a potem złożyć z tego ładne stylistycznie zdanie po polsku. I tym optymistycznym akcentem czarnego ogona syjamskiego kota zakończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, żeby nie przegapić żeby zobaczyć inne moje lekcje. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, zapraszam do komentowania pod filmem. Kieruszy Rys.